Cześć, witajcie, ja jestem Krynio i zapraszam Was na spotkanie z Farming Simulator 22 i oczywiście z serią Brzozówka pod numerem 74 i tak oto dzisiaj sobie poszalejemy. Ostatnio skończyliśmy rzepaczek pszeniczka, zbelowałem, udało mi się zbelować całość, więc dzisiaj sobie odpalamy i zaczniemy od pozbierania bel. A nie przewinąłem czasu, więc spoko, nie ma tragedii, trochę tych prac trzeba zrobić jeszcze przed przewinięciem. Ja sobie tutaj już wezmę się za zarabianie pieniążków, bo trzeba coś mieć kasy. Czekajcie, pozycja pracy było chyba tak. O właśnie, ja sobie już pozbieram te belunie, sprzedam je. Mam nadzieję, że uda mi się coś tej kasiory zarobić, żeby ten sezon w miarę ruszył. Przewiniemy sobie do sierpnia. W sierpniu czekają mnie siewy. I tak jak już mówiłem na poprzednim odcinku, posiejemy sobie rzepaczek. A na tym oto polu 80 numer posypiemy sobie wapno, bo tutaj wymaga wapna, jak dobrze pamiętam. Także to dzisiaj mniej więcej na razie w planach, czy uda się wjechać w słonecznik. Tego jeszcze nie wiem. Jakieś pozostałe siewy? Tak, jeszcze jęczmień jest do siania, więc podejrzewam, że może być ciężko. Czy w inny czas udamy się na olejarnie, tam mamy jajca, trzeba będzie zobaczyć ile jest, tam chyba paleta tylko. To jest tak, olejarnia, młyn. To są takie miejsca, gdzie trzeba będzie zajrzeć, bo tam będą uprawy, ale, znaczy uprawy, produkty do sprzedania, tak? Dobra, tu sobie wyzbieramy te zakamarki wszystkie. To później, mam nadzieję, nie przeoczę, jak ostatnio mi się zdarzyło jedną schowaną belkę pod płotem przeoczyć. Dobra, 14 belek na przyczepkę wchodzi. Zaraz to zabierzemy. Zobaczymy, jaka jest cena, bo raczej tutaj przy słomie specjalnie cen nie pilnuję. Ale już słoma 148. Szału nie ma, dupy nie urywa, ale coś tam zarobię. Myślę, że prawie te 20 tysięcy za przyczepę powinienem mieć. Daleko nie ma tego wozić, więc coś zarobię. To jest najważniejsze, żeby była kasa, a żeby było też i trochę szybciej. Złóż mi ten ładowacz. O właśnie, to ja sobie tutaj jak trochę na szegę pojadę przez łąkę sąsiada, przez zagajnik i od razu wyjadę sobie na firmie z sprzedażą, czyli u handlarza od razu będę. Więc spoko, od razu mu to pięknie sprzedam. Fajnie by było, gdybym zarobił. No ale ile ja tu zarobię? 80 tysięcy. ...105 chyba biogaz kosztuje. No jakbym na biogaz zarobił z tych bel po pszenicy, to powiem wam, że kupiłbym ten biogaz. I obornik oraz 18700, prawie 19 tysięcy, więc i tak dobra stawka. Powiem wam, że kupiłbym biogaz, dlatego żeby już wywozić obornik i gnojowice. Czy mówicie, że się jeszcze wstrzymać?
Obornik bym już wywoził, miałbym kompost z tego i tak nie mam rozrzutnika. A z tego co kojarzę, gdzieś tam w którymś momencie biogaz testowałem, to tam pojemność tego biogazu nie jest wielka. Także ten oborniczek mógłbym sobie wywozić, gnojowice zbierać, ale to by była kasa. Później da mi to kompost, co suma summarum przełoży się, że i tak będę miał czym co rozlewać. Jestem ciekaw tylko, czy ten kompost da się magazynować tak jak mam ten zbiornik tutaj na gospie, ale to zobaczę. Na razie bym kupił, po prostu wybił sobornik i gnojowice tyle, co się da od świni, krów, resztę ładował w zbiornik. Jak się nie da sprzedać wszystkiego, to wtedy gnojowice będę rozlewał. Na pole, ale jeżeli uda się sprzedać tę gnojowicę i tak uzyskać kompost, to myślę, że warto, no bo to będzie sukcesywnie cały czas jakaś kasa wpadała. Nie wiem, może warto zainwestować w biogaz. Ja bym sobie tylko jeszcze sprawdził jedną rzecz. Czekajcie, czy ja mam coś. Mam, dobra. W razie czego mam sieczkarnię, którą chciałem, jakbym już miał. Już miał biogaz, to żeby sobie zrobić taki jeden sezon, że ta kiszonka na biogaz. Ale to na spokojnie, mówię, w międzyczasie jest łąka potrzebna. Tutaj bardziej pod tym kątem muszę pomyśleć. 160 tysięcy łąka. Ale wtedy może bym zarobił na tą łąkę właśnie z biogazu. No nie wiem, zobaczymy. Wszystko się okaże. Na razie biorę się za zbieranie słomy. To pójdzie szybko. Także tu już widzicie, wiele tej słomy nie ma. Ja sobie tą belunię. Uda mi się ją złapać? Tak, dobra. Będę musiał jeszcze to pole dookoła objechać, żeby znowu nie znaleźć jakieś belki, jak przyjdzie pora na siewy. Dobra, to już tutaj sobie myknę z tej strony i sprawdzę. Ale tu już chyba nic nie zostało, tylko tam parę tych belek. No dobra, to mam drugą przyczepę. Może jeszcze ze dwie. No bo tu co zostało? Dwa. 4, 6 belek, 14, no to takie mniejsze pół. Wiem, nie ma mniejszej ani większej połowy, ale zostało 6 belek, więc spoko. Nie, no to tu będzie może ze dwie przyczepy jeszcze nazbieram jakimś cudem. No ale ile bym nie nazbierał, będzie spoko. Bo to są dodatkowe pieniądze, które nie były. O, ten szlaban to się tak otwiera na ostatnią chwilę. Już ten klas ma 22 motogodziny. O, żeż w serce. On niedawno był kupiony, a już tyle się narobił. To dzisiaj chyba siewnik podepnę sobie do Masejka, bo John Deere już chyba coś robił. Pod siewkę zapnę klasa. Tak coś myślę, że tak zrobię.
No i przydało mi się już siać, więc ja tu zbiorę te 6 belek, podjadę na to pole, a tu wymaga... Osiemdziesiątka tylko wymaga wapna. Dobra. Siać nie mogę, bo muszę przewinąć. Ale mogę sobie przygotować zestaw do siania. Dobra, na sierpniu dopiero jest siewy, więc muszę tak czy tak zebrać całą słomę, sprzedać. I wtedy zastanowić się, czy nie kupić tego biogazu i już nie wywieźć, żeby to pierwsze przewinięcie dało mi jakieś pieniążki. Wtedy wywiózł obornik, wywiózł gnojowice. I by się przerabiało. To mniej więcej w tych samych pieniądzach jest, więc spoko by to wychodziło. Zestaw już mam przewidziany do obornika, bo to na przyczepy. By musiało iść, a z tego co pamiętam, to dużo nie. Dużo nie wchodzi do biogazu tego obornika. Jest jakiś mały magazyn na ten obornik. No ale dobra, zobaczymy. To byłaby już kasiora i przyszłościowe. A na biogazie zarobię największe pieniążki. No nie, niestety nie będzie czterech przyczep. Będą trzy i coś. No, trzy. Ale to i tak będzie myślę około 60 tysięcy, więc spoko. Cały czas mnie ta łąka męczy. Ale nie mam tyle pieniędzy. Może na wiosnę. No ile ta łąka tu kosztuje? Czekajcie, nie tak. $164 000. Kurde. A, tu już mam pełno, dobra. Złóż to. Może ja bym tą łąkę kupił. Ale no z biogazu i tak nie mam sprzętu jeszcze, ani kasy na ten sprzęt. Więc ja się jeszcze wstrzymam. Sezon kupię biogaz, może na biogazie coś zarobię dodatkowo. I wtedy w następnym sezonie już na pełnej to ruszymy. No bo jak widzicie, no ja wydam 160 tysięcy, ale nie mam ani paszowozu, ani kosiarek, niczego nie mam. Wszystko musiałbym wypożyczyć. I to takie... No i tak dwa sezony. No nie.
No z 70 tysięcy będę miał, zaraz zobaczę ile kosztuje biogaz i może ja się faktycznie na ten biogaz skuszę, bo zaraz muszę przewinąć. Na sierpień, żeby już zacząć siewy, to będzie rzepak. Potem zaraz wrzesień, jęczmień trzeba siać. A biogaz by mi podczas przewijania już produkował pieniążki, nie? Z obornika i z tego. Dobra. W międzyczasie może zdążę, zajmując się tym biogazem, może zdążę zwapnować. Czy co, muszę sobie też kupić dwie przyczepy. Ale dobra. Pomału, za dużo myśli, za dużo muszę, a kasy nie ma. Więc tutaj chciałbym już łąk. Dobra, zaraz zajrzę do zwierząt, tą przyczepę odstawię. Zajrzę do zwierząt, zobaczę ile one tam już mają i czego mają. Ale biogaz pozwoli mi już zarabiać. Dobra, na szybkości do zwierząt. Kury. Dobra, kury idą na pełne jajka, czyli chyba jakaś paleta jajek się zrobiła. Zaraz to zobaczę. Słoma, gnojówka. Mało mają jedzenia. Tu by trzeba było im wsypać. Krowy mają sporo. Ten ciągnik potrzebuje. Jeszcze zanim cokolwiek pojadę. Nie, no jajka tu się jeszcze muszą zrobić, więc jajca są. No może być po uruchomieniu takie dziwne kurkowe działanie. Dobra, ja potrzebuję tą przyczepę. Tego Rudolfa. Z czerwonym nosem. Bierzemy Rudolfa z czerwonym nosem. Zobaczmy, ile ja tu mam karmy dla świń. I tak muszę kupić i tak, więc TMR, karma dla świń. 4000, dobra. Ja muszę wysiąść coś zamówić. Dziesięć tysięcy litrów. Dobra, wydałem 30 tysięcy, żeby coś tej karmy tu było, bo ja nie wezmę całych. Dobra, myślę, że te 13 na razie wystarczy.
Kierunek wysypu prawa. Lewa. No ma ciężko, tak, to się zgadza, że ciężko ma ten MF. Myślę, że powinno się już udać wysypać. Zasyp tym świniokom, żeby miały jedzenie, czyli dobra, krowy mają, to emeru im starczy na ewentualne przebijanie, świnie małe miały mało. Kury mają pszenicy sporo, z tymi jajkami one zaraz dojdą, jak coś się czas ruszy. 22 na zielono, tu mają na żółto, 22, dobra. Ciebie mogę teraz wyłączyć, zgasić. Ja potrzebuję teraz co ja teraz chciałem zrobić? Biogaz. Tu jest biogaz. 105 tysięcy. 105 tysięcy. Coś klasę mogę zrobić. Na razie klasa zostawiam. Bo klas mi będzie chwilowo niepotrzebny. Wykorzystam sobie moje starsze ciągniki. Także klasa tu odstawimy. On tu pozbierał. Tu jest John Deere z przyczepami. Jest mi na razie niepotrzebny. Dobra, tym wyjadę, odstawię przyczepę. On jest tu niepotrzebny. Pęd wchodzi, ale pęda dam do przyczep zaraz, tylko muszę wziąć. Chociaż nie, ten mały pojedzie z przyczepami. Pęd pojedzie ewentualnie z beczką, a ja sobie. Tu mi za potaż wyszło. Albo to taki więk. Niby ten sam, a. O, ciekawa konstrukcja. Naprawdę. Tego się nie spodziewałem, ale dobra, to też moja ziemia. Tu nic nie będę robił, bo to jest niby to samo. Więc nie rozumiem, czemu tutaj jest na 6 łap, a tam jest na 4. No dobra, mniejsza o to. Odepnij. Dobra, na razie stój tutaj. Teraz potrzebuję tak. Pęd pod te przyczepy. No i zaraz będzie dziura w płocie. Pęd pod te przyczepy, ale to. Dobra, teraz masej, ale masej pójdzie pod. Tu jest chyba. Czy nie tutaj? Tak, tutaj jest wapniarka. Więc masej od razu pójdzie pod wapniareczkę. No jeszcze kawałek, O, i mamy pełno wapna, więc super. Mamy pełniutko wapna, więc od razu pojedziesz i zaczniesz wapnować. Później najwyżej popoprawiam. Dużo tego, na dużo to nie starczy, bo
To jest tylko 6000 litrów. Ja muszę kupić wreszcie tą dużą bredalkę, która jest 3 razy bardziej pojemna, tą 18. Dobra. No tak, tutaj jedź. Jak ci tam przyjdzie do głowy. Ten maluch co będzie robił? On miał być z tymi przyczepami. Fent nie, dobra. Najpierw to w ogóle kup. Czekajcie, tak. Sierpień, wrzesień. Dobra. Kup. Kup, pożycz. Dobra, żeby mi coś zostało. 110 tysięcy jeszcze jest w alternatywie. Może na sezon mi starczy. Ja teraz zrobię tak, kup. Tak, biogaz, bo się ładnie podświetlał. Tak, kupujemy ten biogaz. Odepnij mi. To ciebie potrzebuję, mój drogi, do innego sprzętu. Ja tutaj sobie tylko wyskoczę, raz, dwa, zamknę. Zamknij mi ten garaż. Otwórz mi ten garaż. I ty, mój drogi, będziesz mi potrzebny do tego. I zobaczymy, jak to się... sprawdzi. Podpinamy beczunię. Dobra, teraz gdzie jest więcej gnojowicy? Krowy mają 44, 59. Dobra, jedziemy, weźmiemy od... No bo dobra, mogę od razu, jak tu jestem, napełnić to. Gdzie jest mały? Tu jest... mały, mały podjedzie po obornik tymi małymi przyczepami. Nie będę ładował na razie łyżką, użyję autoloadu, no bo nie mam ładowacza, ładowarki, niczego. Staram się zarobić, więc wykorzystuję te opcje autoloadu dane, żeby to ładować. Myślę, że przyczepy tu się wcisną. No bez jaj, co tu jest nie tak? Gdzie ona tu zahaczyła aż tak namiętnie? Przecież dobrze było. Wiecie, czy ja teraz będę miał... na pełni? Pierwsza przyczepa obornikiem, tu wchodzi 14 tysięcy, druga 14, to wezmę 28 obornika. Dobra, napełniaj. Więc git, na dwa sprzęty już mogę lecieć do biogazowni. Dobra, to tego na razie tu zgaszę, wezmę sobie pęda z beczką, mam nadzieję, że wyjadę pięknie, ładnie. 18 tysięcy gnojowicy mam. Nie wylewaj na razie do zbiornika, tylko jedziemy to na biogaz zawieść i zobaczymy, czy ten biogaz mi się opłaci. Bo patrzcie, w firmach już to przewalam. Oczywiście robi się mąka, oczywiście robi się olej. I to mam tak, kiszonka 200. 2120 kiszonki to jest 1900 za energię i za gaz i dostaję dodatkowo kompost, gnojowica 505 to jest 400 i obornik i gnojowica jest to samo. Tu idą jeszcze rozdrabniacz do buraków cukrowych, ale tego się nie opłaca, bo stawki są bardzo małe, więc tutaj tego nie będę. Gnojowica, obornik na początek, później oczywiście ruszymy z kiszoneczką. Także ja sobie jadę, ten obornik wywiozę, bo go i tak na razie na pole gnojowice
nie rozlewam, wolę na niej zarobić, a dostanę kompost i wtedy rozlewać ewentualnie kompost na polach. Beczka przyszłościowo-transportowa była kupiona, więc jak widzicie, ale no do pęda to ona jest ciężka. Ja ją kupiłem przyszłościowo, bo ona mi na razie służy do transportu, ale jak będę potrzebował, mogę rozlewać gnojowice, także, ale raczej będę kompost rozlewał niż gnojowice, bo z gnojowicy to ja sobie zarobię. Mam tylko nadzieję, że uda się ewentualnie zrobić zbiornik. Nie wiem, jaka pojemność jest zbiorników na gospie. Jest na gospie, na biogazie, na ten kompost, ale to myślę, że jakiś taki zbiornik przenośny przy którymś polu sobie ewentualnie postawię. Aha, tu jest pole zwapnowane, czyli już coś do przodu robiłem, więc fajnie. Lecimy na biogaz, trzeba zarabiać, 100 tysięcy za niego dałem, więc musi mi się teraz wrócić. Dobra, gdzie my tu oddajemy gnojowice? Ja bym chciał wiedzieć. Chyba tutaj, czy tu pobieramy? Nie, tu wylewamy, tam bierzemy kompost. Oż ty w serduszko, ile tego tu będzie musiało chodzić. Myślę, że tej gnojowicy tu sporo będzie można wcisnąć. To ja mogę nawet całą wywieźć, żeby to się przerabiało. Wyłącz, czyli to już działa? Spoko. Fajnie, że to już działa. A, pomocnik przerwał pracę, zbiornik jest pusty, czyli wapno się skończyło. Więc dobra, ja jadę sobie na... Wiecie co? Wydaje mi się, że jeżeli sobie coś kupię, tak jak teraz kupiłem ten, otworzył mi się kontener. I wiecie co ja czuję, że w tym kontenerze będzie, czy mi się wydaje? Nie, nie ma. To mi się wydawało, że ten kontener był wcześniej zamknięty. No dobra, może tu już znalazłem. Nie pamiętam. Dobra, jedziemy. Tej gnojowicy mogę tu trochę nawieść, więc nie będę nawet specjalnie sobie życia komplikował, tylko wożę do pełna. Teraz przyjadę z obornikiem. Tym samym opróżnię sobie zbiorniki z gnojowicą na gospie. Zwierzętom to pozwoli produkować, a ja będę miał trochę spokoju. Nie będę musiał pilnować tej gnojowicy. Muszę git. Chyba 18 wchodzi do beczki. To jest taki spory wynik. Więc to już mi się podoba, że beczka jest dość pojemna. Teraz sobie stanę i wezmę od... od świnek sobie wezmę tą gnojowicę. Może spoko, to mi się podoba. Nie wiem, jaki będzie przemiał z obornikiem, bo jak byłby dobry, to bym sobie zrobił na przykład tak, że kupiłbym sobie kurnik jeszcze i ten obornik przerabiał. Czy jak zgaszę silnik, napełnim się? Napełnim się, dobra, ten na gospę. Dawaj stary na gospę, tam jest wapno. No coś tu posypałeś, szału nie ma, dupy nie urywa. Trzeba będzie chyba pojechać po wapno. Będzie przerobić przyczepy i pojechać po wapno.
bo tego wapna mam mało. Co tu się odwala? Weź to połóż. Jeżeli bym to... Jeżeli to wszystko sobie... Co się tak ciągnie? Co jest nie tak z tym Big Bagiem? Chciał odlecieć. No dziwne, że nie pokazuje napełnienia, ale dobra, spoko. Może jakbym łyżką sypał, to wtedy. No dobra, tu już dużo nie zostało, co ja tu mam jednego Big Baga tylko, więc wykorzystam, muszę pojechać. Wiecie, to ja sobie kupię dobra, 16 kupiłem, w razie czego pojadę. Parę kilo braknie, no mówiłem. Dobra. Parę kilo. Pal przykryj. I tak będę musiał pojechać, przywieźć to wapno, bo on mi nie ogarnie. Tu ogarniesz choć trochę. Dobra, poprawki będą konieczne. Coś tam zrobi, to zrobi. Odpalamy tego małego sprzęta. Jadę, zobaczę, jak to będzie z tym obornikiem. 28 tysięcy. Wydaje mi się, że więcej nie ma sensu. Bo z tego, co pamiętam, tam jakiś malutki był ten zbiornik na obornik, ale to chyba sypało się tam, gdzie kiszonkę, więc dlatego. Ale spoko. Byleby sypać na maksa. Zaraz gnojowice wywiozę na maksa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie szło, żeby coś te pieniążki się produkowały. I tak z tego nie korzystam. Na razie to kompost będzie obornik. Jak będę chciał zrobić odcinek z obornika, to mówię, tam wydaje mi się, że i tak kurniki kupię, ale to obornik już będzie szedł bardziej buraki, jak ruszą, czy ewentualnie ziemniaki, tylko ziemniaki nie bardzo wiem po co. Może jakbym do świń coś kombinował, ale one tego dużo nie biorą. Zawsze brały maksa kukurydzy. Dobra, lecimy na pełnej. Ważne, że będzie kolejna firma, będzie robić pieniądze. Sprawdzam tego forsheeta, czy mam, bo nie chciałbym tu wystartować od razu z nie wiadomo jaką sieczkarnią, tylko coś takiego na początek, wiecie, spadło z lawety, żeby zobaczyć, czy to coś da, czy jest warto. A poza tym i tak mówię, pójdę chyba jeszcze jedną gospę dla krów, ale już chyba z mieszalnikiem pasz, bo ja nie mam czasu tak tego ogarnąć wszystkiego. Tu to wysypię? Tak, tutaj wysypuję. No nie sypię do góry, tylko pod podajnik. Dobra, uznajmy, że jakoś to w miarę... A, czyli tu razem z kiszonką. Ale tu te silosy pod kiszonkę, pod biogaz. Myślę, byłoby fajnie.
Dobra, wysypmy drugą. I już patrzmy, co tu się dzieje z obornikiem. O, obornika mniej wchodzi i już mamy zaraz pełno. Tak, 18 ton wchodzi obornika, więc dobra. Pan kolega tu zostanie jeszcze na jakiś czas. Tutaj ja sobie użyję MF-a. Ale nie, dobra, MF niech stoi. Ja mam. Coś ty. No stary, to jest nieporozumienie. To nie miało być tak. Ktoś mi na to pole wsypał. Po co? Będę miał takiego kleksa teraz. Słaby ten pracownik. Oj, słaby, słaby. Dobra, sypnij tu ile się da. No i teraz liczę, że coś tu porobisz już po tej długości. Panie kolego, pan nie będziesz sobie w kulki ze mną leciał. Dobra. Gdzieś mam właśnie, ale. Dobra. John Deere niech tu stoi. Ja i tak muszę wziąć MFA. Bo muszę przerobić przyczepę. Więc tutaj i tak potrzebuję masejka. Czy jedną przyczepę przerobić na wapno. Dobra. Myślę, że to jest tylna przyczepa. Ustaw. Autoload. Ustaw. Dobrze przewidziałem, że jest to tylna przyczepa. Europalety zmienia się zetką. Dobra. Liquid tank, big buggy. Worki typu big bag. Dobra, mamy ustawione. Jedziemy po wapno, od razu podjadę z tą przyczepą na pole. Wiem, że może byłoby i na pierwszą lepiej, ale w razie jak będę potrzebował odpiąć, to odepnę sobie tylną przyczepę. Jeżeli zajdzie taka potrzeba. Oby nie było takiej potrzeby, ale. Bo potem to spinanie mnie. Niemcy z tym wózkiem od Hedera, bo już widzę, że tam mi zaczyna świrować. Nie podoba mi się to. Dobra, na pełnej wyjeżdżamy. O, sąsiadowi trochę udeptałem. Przydałby mi się taki mniejszy zestaw na te worki, ale dobra. Wiecie co, ja sobie już uruchomię autoloada i wjadę tu, zobaczę jak mi to po zgarnia. Dobra. Mamy wszystko, więc super, lecimy sobie na pole. By nie jeździć nie wiadomo jak. I tak zrobiłem właśnie ostatnio do tej siewki z polem 30-31, tam chyba wymagało wapna? Czy 32? Już nie pamiętam, zajadę na pole, to wam powiem. Właśnie podjechałem dwa zestawy. 64 tony wapna i ogień, nie? I to, co zostało tu, co widzieliście, tam nie wiem, 8 ton niecałe, to to wszystko zostało 64 ton wapna, a reszta poszła w pole, nie? Także tutaj biorę 32, mam nadzieję, że wystarczy, jeszcze coś zostanie na w razie W, jakby któreś pole jeszcze wymagało. Ale no, chciałbym to przed siewem rozsypać.
Więc ja teraz sobie tutaj, o, widzę jakieś tu kombinacje alpejskie swoje robi. Nie wiem na ile to będzie udane rozsiewanie tego wapna, ale zobaczymy. A on tam jest, dobra, spoko, to ja sobie tutaj stanę, wapno przyjechało. Beczu nie mamy. No to lecimy zawieźć na maksa obornik gnojowice na biogaz. Obleję tego maksymalnie, no to będę wiedział jak to szybko się zużywa. Już coś tam widziałem, kompostu się robi. Także spoko. Jeżeli udałoby się, że kompost, ale tam myślę, że zbiornik kompostu będzie duży, tak jak zbiornik na gnojowice, a nawet większy, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. A jeżeli nie, to walnę sobie gdzieś takiego dużego zbiornika na kompost. Myślę, że one też dadzą radę. Jak gnojowice przyjmują, to kompost też będą przyjmować. Tak samo jak beczki, więc jakieś takie 500 000, a może znajdę coś większego i wtedy sobie zrobię na gospie takie, nie wiem, 2 000 000. 2 000 000 albo 5. By tego, no, gdzieś tu te koła w tej beczce są skrętne i to dodatkowo potęguje ten problem. No dawaj, 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 dawaj. No nie osłabiaj mnie. Wiem, że to jest szeroka beczka na ten nóż. Kur... Nie no, to jest... Widzieliście co on zrobił? To jest nieporozumienie. Złapał mnie tym pługiem, mnie pociągnął, nie? Weź to tutaj, zostaw. Wyjadę teraz. Nie no, masakra, nie? Złapał mnie pługiem, mnie pociągnął, bo... Bo ten pojechał. No ja pierdzielę. Och. To mnie wkurza czasami. Takie cusika, ale no dobra, trudno. Ale przez tą rzekę to można było przejechać, byłoby inaczej. Może kiedyś most zrobię. Coś pomyślę. Dobra, na razie jedziemy. Tutaj stoi małe masy i z tymi przyczepami akurat się nadaje, bo przywozi te 24 tony. Więc myślę, że spoko. Do, ten trigger to jest duży. Dobra, wylej to. Obornika jest, coś tam 32 kompostu, fajnie, tylko ciekawe kiedy ta kasa będzie wpadać, ale no to ciekawe ile kiszonki wejdzie, nie? Ale gnojowicy jeszcze przywiozę, nie ma opcji, żebym nie przywiózł. 35, czyli jeszcze liczę, że ze dwie beczki spokojnie mogę przywieźć. Zobaczmy jak to wygląda u zwierząt. Świnioki mają 40, tu jest 26, więc dwie beczki sobie wyciągnę ze zbiornika. Teraz wyciągnął dwie beczki ze zbiornika, opróżnił ten zbiornik, to może akurat będzie tak, że na bieżąco będę woził gnojowice, a kompost będę mógł sobie odwozić, żeby mieć też coś na gospie zapasu, żeby nie tylko było tak, że mam wszystko na biogazie. No mam nadzieję, że tam kompost pójdzie. Byłoby fajnie, nie? No to praktycznie to samo, skoro ta beczka czytam, no to liczę, że tam też. Dobra, po piętach mu przejechałem, ale nie było wyjścia. Lecimy sobie jeszcze dwie beczuszki wyciągnąć.
No i dobra, i doszło coś nowego, mówię, mi się w głowie co chwilę coś roi, ale biogaz pozwoli mi teraz zrobić tak, że będę mógł sobie kiszoneczkę. Także na następny sezon myślę, że coś pokombinuję, albo z łąki kiszonkę ogarnę, bo tu mówię, tu będę chciał pójść w kiszonkę, bo no chcę kupić tą jeszcze jedną ziemię i tam zrobić mega gospodarstwo dla krów, jedno jak nie dwa, ale już z mieszalnikiem, żeby tylko przywozić i żeby tam się działo. Tutaj nie wiem, może postawię silos na kiszonkę, tylko ja ten kombajn jeszcze wcisnę, no gdzieś musiałbym wcisnąć i wtedy tu bym się bawił w mieszanie TMR-u. Oczywiście co od razu wezmą, to wezmą resztę w zbiornik i żeby było na później, żeby tego co sezon nie robić, no bo 50 tysięcy wcisnę do zbiornika, one coś tam też na maksa biorą, więc taki jeden sezon mieszania TMR-u byłby spoko. Na razie trzeba na to zarobić. A żeby na to zarobić, to trzeba wozić na produkcję. Także lecimy z kolejną beczunią. Że pełne zaopatrzenie biogazu. Kiszonki jeszcze nie ma, ale już jakiś plan pomału mam. Także to by było fajne, jakby to ruszyło. No i co? Zatrzymała się, ale i tak po obie dostała. No i znowu ta kolizja. Jedź, 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 jedź. Tu trochę wąsko. Dobra, muszę coś pomyśleć na następny sezon, kupić jakieś pole i zacząć po prostu robić kiszonkę, ale też muszę kupić łąkę, nie? Wolałbym zacząć z łąką, a potem dopiero kiszonkę, tak wszystko, wszystko, widzicie, wszystko bym chciał. Ale dobra, mam taką pokosówkę się szkarnie na początek, czyli tego forsheeta, przyczepy mam, bo w razie czego do niej podpinać. Sąsiad, kusisz mnie tą łąką, tą kukurydzą tutaj, żeby to pole kupić, ale myślę, że nie starczy mi pieniędzy po prostu. Bo ja bym chciał bardzo na tą chwilę mieć łąkę i to by mi dało dużo, ale muszę zobaczyć ile silos kosztuje, żeby sobie zrobić kiszonkę na gospie. Dobra, wysyp. Wysyp, wylej. Dobra. Olej. Za niedługo będzie woli. Jęczmień. Dobra, to ja cały rzepak dałem. Rzepaku mam mało. Rzepakiem mógłbym siać mnóstwo. Gnojowica. No i dobrze. Jeszcze można przywieźć na spokojnie jedną beczunię. Tak, jedną beczunię mogę jeszcze przywieźć. Mógłbym puszczać pracownika, mógłbym się zająć czymś innym, ale nie chcę, bo jak widzicie, ja mam problem przejeżdżając z tą beczką, a jakbym puścił pracownika, to ja bym 3 dni tą beczkę wyciągał. Także tutaj sobie to odpuszczę, przywiozę jeszcze jedną beczkę. A w międzyczasie, jak ona mi się będzie napełniać, to ja sobie skoczę, zobaczę co z tym wapnem, skończę to wapnowanie. I mam nadzieję, że uda się na następny sezon już kupować jakieś łąki, bo no w tym sezonie nie kupię. Bo jak widzicie, no zakupiłem sobie biogaz, który liczę, że da mi pieniądze, no bo ten obornik już, że tak powiem, tylko składuję. Gnojowice też kupiłem silos i składuję, ale wolę składować kompost, a gnojowice sprzedać, skoro na niej zarobię.
że tutaj już zaraz będzie przewijanie do sierpnia, także jeden dzień przewinę. Muszę posprawdzać wszystkie produkcje typu jajka, inne rzeczy. Jajka jeszcze nie, ale paleta wskoczy, mąka, olej, miód. To wszystko posprawdzać i ogarnąć. Ale to spoko, na sierpień wtedy zaczniemy ładnie z siwami. Tu jest pierwsza warstwa dopiero. Ten miodek. Jeszcze muszę coś wymyślić na profesora miodka, jak go tu składać ładnie. Dobra, ty się wyłącz. Ja nie wiem, o co tu chodzi, co tu się stało. Co kolega tu miał na myśli, ale dobra. Kolega tu sypie, jak sypie, tak sypie. Chodzi o to, żeby sypnąć, dojechać do przyczepy z wapnem. Teraz uzupełnimy rozsiewacz i no to pole wymaga wapna, niestety to jest to, ale wyobraźcie sobie, że ja mam wyłączone kamienie, mam wyłączone chwasty, nie mulczuję. Jak ja bym jeszcze miał to robić? O Jezu. To by po prostu była katastrofa. Dobra. Podjedziemy. Uzupełnimy. Dobra, ja sobie z gospy przyniosę dobra, udało mi się przeskoczyć. Teraz sobie zmienię. Wiem, to mało naturalnie wygląda, ale to ma iść kasa być zarabiana. Tu mamy małą firmę, także porobimy kasiorę. Dobra, uzupełniaj. Dobra, nawet nie zamykam pokrywy, bo zaraz i tak będę miał pusty rozsiewacz, bo to tutaj szybko pójdzie. Wszystkie takie skrawki po dokańczać. No jak to pole zwapnuje, to już będę miał święty spokój. W sumie mógłbym je też na następnym miesiącu wapnować, to nie jest problemem. Bo tu akurat ono będzie siane chyba dopiero na wiosnę, to pole. Ale już jak to będę miał ogarnięte, to będzie do przodu. Tak, tam na razie nie jadę. Zrobię wszystko, co tu jest do zrobienia. Czyli całą tą górę ogarnę. Nie wezmę tego na raz. Męczy się, chociaż to jest średni ciągnik, ale i tak się
męczy, gdzie to jest mała siewka. Dobra, jedź, przejedź mi tu poprzeczniak po całości, żebym ja tu już miał z głowy. Ja sobie tu wrócę za chwilę, dokończę ten kawałek, ale tu tego jest sporo. Więc ja sobie teraz tak pojadę, wrócę jeszcze raz i zobaczymy, co zostanie do poprawienia. Dobra, tutaj pójdziemy wzdłuż, więc wtedy to się uda ogarnąć, chyba że teraz od razu tym przysłowiowym ogonkiem zawinę. Dobra, tam jakaś kropka została, ale to w nosie. Nie, no będę musiał to poprawić, bo przecież mnie to zje. Ja tak nie lubię, wiecie sami o tym. No, muszę mieć do każdej kropki ogarnięte. Dobra. Teraz tutaj jeszcze. Dobra, będzie włącz, wyłącz, bo nie ma sensu rzucać tego wapna aż tyle. Więc ja tu chciałem kropkę. Dobra, kropka posypana. Teraz tutaj, żeby od tego zagajnika to ładnie sypnąć. Już mi się zrobiło taki omijak, ale dobra. Nie mam wyjścia. Zaraz go poprawimy. Już nie szło wymanewrować na tyle tym rozsiewaczem, żeby to poszło. No i dobra. Sobie wspomogę się troszeczkę GPS-em. Też będzie kropka, ale dobra, zaraz ją poprawię. No właśnie. Omijaczek się zrobił, no ale cóż. Dobra. Najwięcej na te omijaki schodzi, ale... Zaraz to połapiem. Tak kawałek zostanie, ale dobra. Mniejsza o to. Ważne, że ta strona już teraz będzie zwapnowana. Tymi resztkami to ogarnę. Zasypię do pełna, pojadę tam. Na tamtą stronę, także.
Spoko, nie ma tragedii. Obliczone wapno nie jest drogie, więc idzie go troszkę. Także tutaj. Ale jak ma być z tego tytułu wyższy plon, więc niech idzie ile trzeba. Jakby mi dawało za podwójne nawiezienie, czy potrójne nawiezienie, czy cztery razy nawieźć i byłaby lepsza kasa, bo byłyby lepsze zbiory, to też bym to robił, nie? Dobra, teraz chyba muszę podjechać z tej strony trochę bliżej. No i dobra. Nie przykrywam, bo myślę, że jeszcze i tak przyjadę pewnie po jedną siewkę, także liczę, że ta jedna mi nie starczy. Już poszły dwie, o chyba ze cztery już poszły. O, tu woczykuję. Woczykuję w oczy razi. No, bo mnie to przerazi zaraz. Dobra, ja sobie tutaj. A to ten jest, myślałem, że jest prze. To sobie przez niego przejadę, przeniknę i w ogóle. Dobra, tu zostanie troszkę do poprawienia. Tutaj te wszystkie skrawki. No jakoś tak. Wiecie, wolę, żeby to miało ręce i nogi. Chciałbym to ogarnąć jakoś tak. Tutaj wysypać podwójnie ten poprzeczniak i już polatać sobie w tą i nazad. Mam nadzieję, GPS zadziała, złapie fajnie to, by to ładnie człowiek ogarnął. No i git, myślę, że może być trochę w tą stronę zakładu, ale to przynajmniej weźmie mi do końca. Mam nadzieję, że się uda. Trzy przejazdy. Słabiutko, ale zobaczymy. Jeżeli się uda, będzie fajnie. Ale najważniejsze, żeby pole było zwapnowane, bo wtedy już będę miał z głowy tylko szybkie siewy i cześć pieśni.
No uda się na trzy razy, no i dobrze. No w takich sytuacjach, jeżeli się udaje, to jestem zadowolony. Bo też wiadomo, no to wapno może mi starczy na te przejazdy. Nie chciałbym tu jakoś specjalnie wracać, a... No i ostatni przejazd i mamy 80 ładnie zwapnowaną. A co na niej będzie? Soja. O. Choć wiecie co? Teraz się zastanawiam. Teraz się zastanawiam, czy przypadkiem... Nie zmieniam tego. Zostaje sezon, jak był zaplanowany. Wyłącz mi GPS. Sezon zostaje zaplanowany. Na następny sezon dopiero pomyślę, co zrobić inaczej. Dobra. Ja sobie biorę siewkę, mogę przykryć. Jadę ją umyję, opłukam razem z traktorem. Ciągnikiem. Tak, wstawię ją do garażu. Chociaż na razie ją tu zostawię na... dobra, na wjeździe. Tylko szybko umyję ten sprzęt. Bo mi się to nie podoba, jak to takie... Tak, że muszę ją już sprzedać, bo jest... Ale tylko dlatego, że jest mała. W sensie mała, pojemność ma małą, nie? Bo ogólnie to bym jej nie sprzedawał, bo duże pola jeszcze ładnie nią udaje mi się obrobić, więc nie ma tragedii, a do wapna byłaby taka idealna, nie? Bo i tak nawet jak weźmę dużą bredalkę, to ona też nie będzie miała większego rozsiewu wapna. Z tego wapna to się szybko udaje umyć, więc spoko. Dobra. Schowam siepkę, na razie jest mi niepotrzebna. Dobra, bo tu ciągnik stoi, to ja sobie muszę przejechać tutaj. A, bo jest otwarte. Dobra. Nie tak, wysiadaj. Zamknij tu garaż od tego, odpuść ten. Tak, rzadko mi się zdarza chować maszyny. Tak, wiem. Ale teraz już po prostu potrzebuję miejsca na gospie i muszę. Dobra, odepnij jakby nie stała. Ciągnik na razie tu zostawiam. Dobra, w miarę stoi, zamykamy wiatę, bierzemy jeszcze jedną beczkę i wjedziemy na biogaz. Teraz jeszcze MFA ściągnę tutaj, bo trzeba wapno rozładować. Chociaż stanął na gospie na czas przewijania, to wtedy rozładuję wapno. Znaczy rozładuję, sam automatycznie rozładuję, tylko muszę je pokładać.
i przewinąć do sierpnia, żeby wytargać już siewnik. Czy na dwa? Myślę, że tak, dwa pójdą w ruch, tylko chcę sprzedać tego Cockerlinga, a chcę wypożyczyć Porsche'a jeszcze jednego. No, czy kupić? Nie chcę się tak spukać z kasy, bo może to być nieporozumienie, ale chcę go wypożyczyć. Mam nadzieję, że mi starczy pieniędzy na wypożyczenie. No, oczywiście kredytu trochę zaciągnę, ale chciałbym, żeby już dwa takie siewniki chodziły, bo zaraz będzie jęczmień do siania, więc to będzie dość dużo pracy wymagało. Do słonecznika, do soi. Soja. No właśnie, soja też będzie, więc też będą mi potrzebne dwa siewniki. Więc kurde, może by go kupił. Ja muszę zobaczyć, ile on kosztuje. Ja się tak wyczyszczę, że ała, będzie bolało. Naprawdę. Czy co, ja sobie tutaj taką miniaturkę może zrobię. Dobra, zobaczymy, czy to będzie miniaturka, co to będzie, ale na pełnej biogaz funkcjonuje. Wysyp trochę tego obornika. No, dużo go nie wysypałeś, ale dobra. Wylałeś wszystko? Tak. Jeszcze by coś tam weszło. A no to spoko. Dobra, to możemy zgasić. Tu mamy ogarnięte. Ja tylko sobie jeszcze na szybkości skoczę do. Do kurczoków. Dobra, tu jest ok. Biogaz chodzi jak należy. Miałem zobaczyć. Nie tutaj, tylko tutaj. Konkretnie siewnik i był to siewnik. Kuna, nie. Tego Horsza mam. Tak, jeden w posiadaniu. 104 tysiące. To zaboli. Naprawdę zaboli. Jest 12-metrowy. O, jest. Ja właśnie chcę z podsiewaczem teraz. No później 12-metrowy bez podsiewacza, spoko. Kun 6-metrowy z podsiewaczem, 120 tysięcy, jeszcze droższy. 104. $110 000, nie, ja go, dobra, po rozsieję nawóz, nie będę kupował silnika, nie będę tego sprzedawał, rozsieję nawóz na polu i tyle, bo to bez sensu, ja sprzedam siewnik, zapożyczę się, a mam siewnik, tak, więc dobra, na razie sobie daję siana, dobra, na szybkości tylko teraz, czekajcie, robimy tak, save, zapisz. Dobra, to mam zapisane. Teraz muszę przewinąć na sierpień. Sierpień, 8 rano, takie ranne godziny, dobra, 10, tak jak coś jest teraz. Myślę, przewinę. Po to, żeby móc już siać rzepak. 3 pola rzepaku są do zasiania, więc pensje pracowników. Dobra, te pensje będą szły. Bardziej mnie interesuje,
jak będzie szło tutaj przerób. Widzę, że idzie mega. Jestem ciekaw, jak będzie z kasiorą. Czy ta kasa wpadnie co godzinę? Widzę, że na pewno nie wpada mi z biogazu, czyli musi mi wpadać co dobę. Mniej więcej równo to się przerabia. Są pełne te, czyli bardziej więcej przerabia gnojowicy jak obornika chyba. Rzepak coś się przerabia. Tu to idzie w mega tempie, więc ja się może kopnę za, że tak powiem, na młyn, bo tam coś czuję, będzie największe zamieszanie właśnie. Ja się kopnę na młyn i sobie tak po prostu w tak zwanym międzyczasie coś tych paletek przy przewijaniu poukładam, bo ich tu będzie najwięcej. Paleta mi wzięła się i została. No nie no. Włącz latarkę. Zanim ja jedną paletę ułożę, to zajmie to, a zajmie, nie? Dlatego nie dziwcie się, że ostatnio był taki bałagan. No jak widzicie, te palety się w miarę szybko robią. Pensje, koszty, odsetki od pożyczki, a gdzie za biogaz? Jakaś kasa, jakiś zysk? No coś dostałem, tylko nie wiem ile, bo widzę, że kasiora mi podskoczyła. Coś tam... coś tam zyskałem, ja sobie to później sprawdzę. Na razie przewin mi do 10. Ja sobie powolutku najpierw poukładam tą mąkę. O, spoko, nie? Przewin do 10. Nie jestem w stanie układać tej mąki. Zaraz zobaczę, ile tego jęczmienia jest, bo najwyżej będę musiał tu jeszcze dowieść jęczmień. Na górę też można układać. 5. 6. Mówiłem do 10. No dobra. Jeszcze olej poukładać i widzicie, ile jest roboty. Ktoś mi powie, albo co ja robię, nie? 8. Dziewiąta. Dobra, wybiorę się za spowolnienie zaraz. No i dobra, mamy 10. Dobra, czas dajemy 0,5. Ja sobie jeszcze tu chwilę tą mąkę poukładam. Wejdźmy w statystyki. Tu to będzie. Nie, tu będzie. Sprzedane maszyny. Sprzedane bele. Przychód z biogazowni. 12 tysięcy dostałem za poprzedni miesiąc. Za ten już mam 10 z hakiem, więc nie wiem, jak to wpada, że ja tego nie widzę co godzinę i mi się nie pokazuje. Może i tak być. Ale fajnie, bo zaraz zobaczę, ile tego tam zeziarło. Ale no już dostać 12 tysięcy za miesiąc to jest fajny przychód. O, obornika sporo zżarło, gnojowicy mniej, ale spoko, obornika mam, gnojowicy mam, więc zaraz wysypię resztę. Wyślę ciągnik po obornik. No wiecie, tym samym co biogaz zużywa, to jeszcze ja mam, bo zwierzątka mi naprodukowały. Więc nie ma takiej tragedii. No tu jeszcze
Spróbuję parę palet tej mąki ogarnąć. O, jedną wyrwałem od razu. Dobra. Gdzie ta jedna, ta nieszczęsna, co ją tu rzuciłem? A, to dwie, bo tam jeszcze jedna. Dobra, resztę później. Teraz tak, żeby wszystkie produkcje były ogarnięte. 10 w rządku, 40 palet już będzie. Czekajcie, nie, wezmę to do końca już. Zrobię, żeby tu było raz, 2, 3, 4, 5, 6, 4 palety i będzie 40 ton mąki już, więc spoko. Zaraz zobaczę, ile mam jęczmienia w młynie. Najwyżej zaraz zaczną mi przywozić. Nie będzie wyjścia. Jęczmień jest, niech się przerabia. Jak zbiornik będzie pusty, to spoko. Tak sobie poukładam, to myślę, że będzie to po prostu lepiej później odbierać niż ostatnio w tym bałaganie. Także tak sobie wymyśliłem, ale wydaje mi się, że tutaj wzdłuż płotu te cztery rzędy tak ułożę. Dobra. To mam z głowy. Teraz co? Tu mogę się... O Jezu, przepraszam. Odpal, wysyp mi obornik. Siedem tysięcy kompostu już mam. Spoko. No i pięknie. I teraz tym małym sobie wrócę na gospę. Fędziornik stoi, a tym wrócę, zasypię, żeby było już kolejna dostawa do biogazu. Czy spoko, te przyczepy akurat fajnie mogą sobie tutaj latać. Na tą chwilę nie są mi potrzebne, więc mogą latać z obornikiem na biogaz. Myślę, że tego obornika aż tak dużo nie zużyję, ale nawet gdyby to kurnik jakiś uruchomić, żeby robił obornik, żeby go sprzedawać na biogaz. A co nie sprzedam? Oczywiście to jest wymienne za słomę, tak? Czyli jeżeli nie będzie słomy, tylko tym samym nie sprzedawać słomy, to też już jest kasa. Bo wtedy z kurników, a kurniki są tutaj przy biogazie, przewozić byłoby blisko, czyli niskie koszty transportu, a spora kasa na oborniku. No, muszę to przemyśleć. Tam 120 chyba parę tysięcy. No nie, no on ma tutaj nowy za 1,5 miliona. No po prostu aż mi się coś robi, powiem wam szczerze. Dobra. Ja muszę wziąć siewniki i zacząć siać. Bo taki jest zamysł, żeby zasiać w tym miesiącu rzepak. No bo rzepak trzeba zasiać. Ja muszę rzepaczankę zasiać. Dobra, nie myjemy nic, bo to i tak pod obornikiem lata. Co za ciągnik potrzebuje? Aha, jeszcze muszę sprawdzić jęczmień, dobra. No nie, no znowu jakieś jaja tu wystąpiły. Co tu się... No przecież ta przyczepa prosto wjeżdża. Więc co tu jest nie tak? No... Prosto wjeżdżała i nagle się nie wyrobiła? Nie rozumiem. Dobra, uzupełni. No i MF się przyda mały, choćby po to, żeby sobie latać z oborniczkiem. Spoko, przyczepy też, nie ma sensu ich sprzedawać, bo jak widzicie, spoko, z obornikiem może latać. Teraz tak, ja sobie odpalam klasę, chociaż klasę, czekajcie, jeszcze zanim to zrobię, na przechowywanie.
Przechowywanie, dobra. 88, czyli. Dobra, Klas weźmie się za siewnik. Tam muszę zrobić porządek z olejem i John Deere tu przyjedzie, załaduje zestaw jęczmienia. Dobra. Tu jest chyba Porsche. Dobra, niech to się otwiera. Ty na razie możesz tu stać. Ten ciągnik potrzebuje, ale zanim ja nim odjadę. Dobra, muszę jakoś to zacząć tu też układać. Najlepiej by było gdzieś tam pod płotem, ale dobra. Aż tak dużo tego oleju będzie, wątpię, bo to jest raptem tylko 50 parę palet. Dobra. Niech to będzie, tu już chyba całość wypadła z olejarni. Dobra, muszę ten olej stąd pozbierać, bo jeszcze przewijania nie ma, a następne przewijanie już znowu zapełni. Szybko się ten olej produkuje. Dobra. Nie musi być super. Ładnie, byleby nie spadło. Dobra, jakoś stoi. To najważniejsze. To najważniejsze, żeby to poukładać na tą chwilę. Dobra, to i tak później będzie autoloadem, więc to chyba tak po 3 wyjdzie. Po prostu chodzi o to, żeby uprzątnąć. Tak super ładnie mi się tego nie uda ułożyć, nawet nie zamierzam. Dobra, tamto mi ładniej wyszło, to gorzej, ale to nie o to chodzi. Ja sobie tylko to tutaj w miarę na kupę, że tak powiem, za przeproszeniem złożył. No i troszkę tego oleju już też jest, więc no widzicie, produkcja spoko. No tylko, że na przechowywaniu trochę to schodzi, jak to wygląda. Tutaj przechowywanie nie ma. Przechowywanie nie ma, czyli jest bieżąca produkcja. Dobra. Jedziemy po jęczmień, bo trzeba jęczmień zawieźć do młyna. Tu nie mam czego przywieźć, dopiero słonecznik po żniwa. A do tego czasu jeszcze. Noż kur! Co za typ!
Czemu on się zatrzymał? No ten owiec u sąsiada, ale by go ciął. Ja on by mi to pole oddał z tym owcem, ale to by było pieniędzy. O nic, może przyjdzie pora. Że nie będę tak roztrwaniał tej kasy, uda mi się coś odłożyć. Może teraz ten biogaz coś tam pomoże. Że z tych zwierzątek, z tego obornika, z tej gnojowicy uda się coś zarobić. Dobrze. Wszystko przed nami. Także na razie biogaz nie był drogi. Fajnie, że się udało. Dobra, ja tu muszę wjechać od tej strony. Tam już mi się... A dobra, ten się już przygotował. A tu stoi drugi ciągnik. Ale będzie teraz dym. Dobra. Nie tego zasyp, nie pszenica, tylko jęczmień. Dobra, ten niech stoi na razie tutaj. Ten mały może sam pojedzie. Zaraz zobaczymy. A tu jeszcze stoi klas, nie? Dobra, niech stoi, tamten może wyjedzie przez oborę. A jeszcze miód do ogarnięcia. O matko. Dobra, tam jeszcze brakuje, więc spoko. Nie chcę myśleć, co jak jeszcze wejdzie jaka piekarnia czy coś innego. Czekajcie, ja muszę jakoś... Tak, dobra. Korsz nie jest zasypany do pełna. Dobra. Otwórz tą pokrywę, rozłóż go. Będzie łatwiej. Rozłóż, będzie łatwiej. No, bo dobra. Z tej strony, nie z tamtej. To wciągnęło, bo to jest z tego małego siewnika. Dobra, to najpierw to wykorzystam, żeby tu były same big bagi. Dobra. Wykorzystamy na maksa. Ale nie rzucaj tym big bagiem. Mało coś w nim było. Może już był. Dobra. Rany Julek. Nawóz jeszcze jeden wezmę. Dobra, nawóz już mamy pełno. Pięknie, ładnie. Zamykamy, składamy i pole 32. Tylko ustaw sobie rzepak, panie, 32.
Dobra. Chociaż mam po drodze 55 i 64, więc może zacznę od tych pól. Także dobra, jedziemy na 55. Szybkie siewy rzepaczanki, potem będą szybkie siewy owsa, 55 zwapnowana, więc spoko. Dobra, wjadę tutaj. A 72 wziąłem pod uwagę to pole? Nie. O. To pole nie było brane pod uwagę do żadnych siewów, więc może też tam damy rzepaczankę, żeby to było już tak. Bo właśnie widzę, że nie mam pola w ogóle uwzględnionego. Tego 72. A skoro już tu jestem, bo tego rzepaku mógłbym troszkę posiać. Dobra, nie wiem na ile mi się tu GPS przyda. No, chociaż ten jeden. Dobra, wyłączę go, bo ja tu będę chciał zaraz zrobić inny manewr. I objechania tego zagajnika. Pole 72 nie zostało uwzględnione w moich planach. A była tu pszenica, więc rzepak mógłby być nawet fajnym, że tak powiem. Sogro dawno nie było, ale co, jedno małe pole, co ja z tego sogra zrobię? Nie, rzepak. Damy tam rzepak. Tak myślę. Będzie kolejne pole rzepaku. Także a rzepak. Jak widzicie, ładnie oddaje w oleju. Więc myślę, że będzie warto. Ja sobie tutaj troszeczkę posieję. Myślałem, że dużo więcej zrobię, ale widzę, że chyba nie, bo padł mi ten biogaz. Tak zupełnie z partyzanta. Nie, jakbym nie myślał o tym. Więc spoko. Jest jakaś kasiora już zarabiana na tym biogazie, co mnie cieszy, bo to jest dodatkowy przychód. Muszę zobaczyć, jak te zwierzęta moje, czy tam coś przypadkiem nie jest do sprzedania. Dobra, ja sobie to podniosę, chwilowo wyłączę. No i zacznę tutaj właśnie od tej strony, teraz sobie objadę. Zobaczymy, jaka będzie wiosna, ile tej kasiory przyjdzie, bo wtedy no przydałoby się coś z tymi polami już mieszać, ja tak mówię, z łąką by się przydało, ze wszystkim by się przydało, ale na razie nie mam kasy, nic niby nie dokupiłem w tym sezonie. Czy coś kupiłem? Nie, no biogaz teraz kupiłem.
ale pokupowałem przecież sprzętu, bo na sezon ten kombajn był. Tak, bo Fenda kupiłem John Deere'a, kupiłem MFA, zestawy przyczep, które nie były planowane. Troszkę tego nakupowałem, także sporo nabytków padło. Teraz by wypadało kupić jakieś fajne pola. No dobra, zobaczymy. Na razie jeszcze ten sezon pobieduję tak jak jest, bo nic tu nie kupię. Liczę na biogaz i w następnym sezonie już będziemy kombinować, tworzyć. No przede wszystkim muszę łąkę kupić, żeby już zacząć sobie szykować pod TMR, żeby coś własnego mieszać, a przede wszystkim po to, żeby kupić też tą dużą gospę i tam, pomimo tego, że chcę oborę z mieszaczem, no to jednak, żeby to tam ładnie zadziałało i miało rączki i nóżki, nie? Bo jednak będzie potrzebne siano, będzie potrzebna kiszonka, także spoko. No, kiszonkę przede wszystkim chcę na biogaz, nie? To też tutaj muszę coś myśleć w tym kierunku. No, oczywiście zaraz znowu maszyny, siewnik jeszcze jeden chcę kupić, także tutaj zobaczymy. Na razie chociaż odrobinę pobawię się tym horszem, odetnę tu co chcę odciąć, by mi było łatwiej. Dopiero wtedy sobie zatrudnię pracownika, a ja się zajmę resztą, bo muszę jeszcze sprawdzić zwierzęta. Przecież do nich nie zaglądałem, no świnią tylko dosypałem. No ale przychód, te 12 tysięcy miesięcznie jakby było z biogazu, już z gnojowicy i obornika, to powiem wam, że już jestem mega zadowolony, że miesięcznie te 12 tysięcy wpadnie, bo rocznie to jest ponad 100 tysięcy, więc na te drobne moje koszty, czy tam jakieś próby spłaty tego kredytu, ten biogaz by mi właśnie podziałał. Dobra, nasyp jęczmień, tak. Ten niech tu jeszcze stoi, ten stoi zgaszony, tego odpalamy. Ten mały z tymi przyczepkami akurat spoko, może sobie latać na biogazownię. Fent lata z tym. Jezu, to pole, jak ja bym to pole chciał. Jeszcze teraz z tym owsem, ale ono by mi dało pieniędzy. Z samej słomy bym, no z pół miliona bym spokojnie odkuł się, nie? Za to zboże, co jest na tym polu. To spokojnie bym zarobił. No ale cóż. Dobra, tego zawieźć, wysypać na biogaz, John Deere na młyn. Wapno złożyć, tam coś sieje klas, więc zobaczymy, najwyżej na MFA na przyczepę załadować pół na pół nawóz z nasionami, ale to jest jeden, tam 8,8,16 mieści, więc spoko, ze dwa silniki bym tym zasypał, więc tak chyba zrobię. Może 6 nawozu, 6 nasion. Nie, po 8, bo 16 mieści, dobra. I trzeba będzie pojechać wtedy MF-em za siewnikiem.
To pole tu też jest takie fajne. Wiecie, co mnie zastanawia, jak wsypię wsypię obornik, wsypię, wleję gnojowicę, czy mi tu jeszcze kiszonka wejdzie i ile, nie? Dobra, czyli gnojowicę mogę jechać, a teraz zobaczmy u zwierząt. Dobra, tu będą zaraz 20. O, 40 świń będzie do sprzedania, to fajnie. Rozmnażanie spoko, słoma. Gnojowica 30, mleko prawie 10, 30 gnojowicy, tu jest gnojowicy 46, o, kurki się już rozmnożyły, tych jajek coś tam. Wejdź mi. Nie wiem, czy ja tej palety z jajkami nie muszę zabrać. Nie. No dobra, ta jest pełna. 1400 sztuk. Dobra, no to ja sobie będę tutaj. O, przy płotku będę składał jajeczka. Tu się następne robią. I teraz już u kurek jest. Nie, no dalej mi pokazuje. 1700. Nie wiem skąd. No, bo to tak razem miało. Dobra, one za chwilę się zrobią, ale jest ich już 100. 80, więc spoko. Świnie muszą dojrzeć, bo tutaj jeszcze im daleko. Krówki się rozmnożą za chwilę znowu, ale to i tak będzie trzeba coś. Zobaczę, żebym nie tracił na wartości. To muszę zobaczyć, kiedy one zaczną się starzeć. Dobra, John Deere. Wsiadamy do John Deere'a i jedziemy. Bo trzeba jechać na młyn. Także jak widzicie, młyn co chwilę coraz większy. Nie wiem, czy jeden zestaw wystarczy, czy trzeba będzie dwa zawieźć. No zobaczymy. W każdym bądź razie 51 ton mamy na przyczepach. Mąka się przerabia, olej się przerabia, więc myślę, że szybko się przerobi. Biogaz też już działa, więc te produkty się już robią. Mąka była chyba w grudniu, a rzepak, olej rzepakowy, no i przejechane po głowie. Olej był chyba w lutym. Także będę musiał to sobie sprawdzić. Coś tam miotku już się robi, także spoko. Jeszcze byłoby fajnie cukier uruchomić, to już też by, myślę, poszło, ale to mam nadzieję, że biogaz mi pozwoli. No ty już weszłaś tak w miarę w porę, no to ja już sobie tutaj zwolnię, już nie będę się wydurniał, bo tamten to się rzucił pod koła. Także spoko. Mam nadzieję, że uda się miodek też ładnie wykorzystać. No przede wszystkim interesuje mnie piekarnia. Powiem wam, że no tutaj mega. Ale ja sobie teraz będę miał przewijania, więc wszystko, co zarobię na biogazie, spróbuję coś oddać albo na jakieś tam drobne bieżące koszty. No oczywiście nie da się, bo weź tam cicho siedź, bo zaraz cię tam jakąś butelką czepnę, bo mogłeś skręcić dziadu. Ktoś mi podjechał tak, że nie mogę wyjechać. No. Dobra, a muszę teraz coś pomyśleć. Powiem wam o dokupowaniu pultu przy tych, co mam, żeby to troszkę powiększać, rozbudowywać, żeby te pola się zmieniały. Bo dokupić duże, okej, fajnie, no to za 1,5 miliona to by była dopiero rekreacja, ale ja muszę tych mniejszych pól, bo już mi zaczyna
plonów brakować. Jak widzicie, przerób jest taki, że to masakra, fajnie ta mąka pod płotem wygląda. Ile wejdzie do tego młyna? No tu mogę walić rzepaku do oporu, sporo go wejdzie. Jęczmień wsypię teraz 50 ton, to myślę na trochę wystarczy, że nie ma co czaleć. No już jest to parę, mogę jeszcze jeden zestaw załadować, przywieźć, bo to bez problemu, coś tam później będę przewijał, znowu miesiąc. Także znowu tej mąki trochę naprodukuję. Ile tu jest mąki? Dwie palety już są. O, proszę. Także spoko. Wysypane. 138 ton mąki, więc mogę spokojnie jechać jeszcze jeden zestaw przywieźć. O, ta mąka tu ładnie wygląda. To jeszcze plandeką jakąś przykrył, to byłoby super. Także jeszcze jeden zestaw jęczmienia mogę śmiało dowieść. Dobra, to zrobimy ci tak. Stwórz pracę. Przejedź tak, dojedź na gospę. Nawet tu, żebyś gdzieś na polu stanął, zacznij pracę. Co tu mamy? Kolega Masej. Ty musisz wjechać i mi to rozładować. Co tu się odwala? 1 strona wyładunku lewa, tył, 1 strona wyładunku prawa. O, obszar rozładunku prawo. Kontrol A, D. Nie, prawy kontrol. A zobaczmy, co to jest. A spoko. Teraz coś spróbuję, zobaczymy, czy to wyjdzie. I wiecie co? Zastanawia mnie to teraz. Patrzcie. Wyładuj. Ale. Powiem wam, jestem w szoku. Nie testowałem tego. I wow. Naprawdę jestem w szoku. Dobra. Wyładuj mi tutaj nasiona. No to akurat tym wapnem fajnie wyszło. Sześć. Siedem. Osiem. Nawozu chyba nie będę miał. Osiem. Połącz. Jeden big bag muszę przesunąć. Troszkę bliżej. Dobra. I teraz użyjmy tutaj nawozu. Potrzebuję też, no to chyba cały nawóz, jaki mam, zabiorę. Ale spoko, no muszę to zasiać, więc będę zakończył pracę. Aha, czyli z siewnikiem. Chyba, że to ten już przyjechał z młyna, John Deere. Akurat tyle nawozu mam, więc spoko. Ciekawe, czy to się uda tak przesunąć, bo to by było fajne, jeżeli by się udawało tu tak rozładowywać jak wapno te nawozy, bo bym nie musiał latać jak głupek z tym. No, powiem wam, że jestem w szoku, bo nie spodziewałem się. Teraz dopiero jakby zobaczyłem te wzmianki o autoloadzie. Czekajcie, sobie oddalę. Zapnij pasy. Dobra, wszystko mam. Tak, John Deere już przyjechał, więc zaraz John Deere'a zasypiemy.
Masę i ma nasiona, ma nawóz, więc pojedziemy na pole. Sobie nie musisz nigdzie jechać, możesz stać tutaj na razie. Jak się będą kończyć, to wtedy. Dużo tego obornika tu jeszcze wsypiesz, czy to taki drobiazg? Drobiazg to nie warto sobie głowy zawracać. Ten już stoi, dobra. Wycofajmy. Zobaczmy, co on tutaj. Dobra, widzę on jaki. Więc chciałbym to od razu poprawić. Zamknij tą pokrywę, po co ona otwarta? Nie wiem, czy tam coś jest, ale to już by była pierwsza rzepaczanka zasiana. Zaraz wjechać na pole 72, dosiać dalej. Także byłoby już coś tam ogarnięte. Dobra, tu jest tylko ten dings. Więc dobra, podnieś, wyłącz. Tam widzę, że też coś jeszcze jest, jakaś kropka, ale ja to lubię mieć, sami wiecie, wszystko idealnie. Więc byłoby spoko, bo już by było jedno pole prawie zasiane. No i dobra, zaraz pracownika puścimy, niech ogarnia tamtą stronę. Ja potem tylko poprawię, a ja się zajmę młynem i biogazem, bo tej roboty jest sporo z wywożeniem. No dużo tego kompostu. Wracaj, 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 wracaj. Dużo tego kompostu nie daje, ale daje. Najważniejsze, że daje pieniądze. To jest dla mnie najważniejsze, bo tej kasiory potrzeba. Dobra, ja sobie tutaj zrobię od płotu, od sąsiada jeszcze jeden poprzeczniak. Myślę, że to poskutkuje, że będzie mu łatwiej nawracać. No, dwa takie siewniki zrobiłyby robotę. Także będę musiał kupić jeszcze jednego. Tego kokerlinga na razie nie wyprowadzam, bo nie będę w stanie. Po prostu tego ogarnąć. Dobra, niech ten sobie sieje, ten przyjechał. Dobra, ten z nawozem w razie czego stoi w gotowości bojowej. Także jest git. Rzepaczanka się sieje, jęczmień się wywozi, obornik, wszystko idzie na biogaz. Także jeszcze tutaj w międzyczasie przyjadę po beczkę gnojowicy. Jęczmień uzupełniaj, a ja się. Tak, jeszcze śmiało mogę jechać po beczkę gnojowicy. Także myślę, że. A ile kompostu mam? Mało, 7000. Dobra, ja sobie wypompuję. Teraz któreś zwierzęta tam miały więcej, chyba świnie dalej. Czekajcie, świnie mają 40 coś, krowy mają 30 coś, więc wezmę od świń beczkę. Także fajnie, fajnie, super to idzie, bo można. A tu są kurniki po prawo, więc tu by było fajnie też, tylko musiało być dużo słomy, żeby przerabiać i ten obornik przewozić. Tylko mówię, zastanawiam, ile kiszonki będę mógł wsypać, jak tyle obornika sypie, nie? No niby 17 tysięcy tylko obornika wchodzi, więc liczę, że kiszonki wejdzie około 20 paru.
No ale to tak jest, liczę, nie dowiem się, dopóki nie będę miał tej kiszonki. No ale to zobaczymy. Na razie trzeba kupić łąkę, ogarnąć to, albo przerobić jakieś pole na łąkę, nie? Bo to też... Tylko, że na razie nie ma jak, bo wszystko pod produkcję. No tu też pod produkcję, no zamawiam przybożą, ale chciałbym to już robić sam, te sianokosy, żeby były. Wygodniej jest zamówić i tylko wsypać, ale dlatego chcę wziąć sobie właśnie dużą oborę z mieszaczem, czy z mieszalnikiem i nawet dwie takie dać, żeby tego mleka też było dużo, ale to spoko. Dobra, napełni. Tu mogę zgasić na razie. Ten stoi z obornikiem, ten tutaj, ten sieje. Tu stoi Johnny. Nie gaś, napełni jęczmień. No dobra, mamy zasypane. Oż ty, gdzie tam się? Noż, nie rób sobie ze mnie jaj. Dobra, udało się wyrwać. To może teraz tu się uda wyjechać, wykręcić, żeby nie pourywać. Dyszli. Dobra, to lecimy na pełnej teraz do młyna. Jak widzicie, jęczmień, a jęczmienia ponad 300 ton miałem. Także no, tutaj pola muszą się pojawić, tego jęczmienia musi być dużo, bo młyn przerabia sporo, a chciałbym, żeby przerabiał jeszcze więcej, ale żeby to szło na jakieś piekarnie, takie inne rzeczy. Wiecie, chce się w ten przemysł trochę wstrzelić, więc no te uprawy będą bardziej takie typowe pod właśnie tego typu rzeczy, tak samo biogaz. No tam na razie jeszcze nie ma nic innego poza obornikiem i gnojowicą, ale też kiszonka się pojawi, żeby ten przemysł działał. No oczywiście buraczki, jakieś cukrownia, piekarnia, nie wiem. Tam wiem, że do ciasta jakieś truskawki są potrzebne, czy inne rzeczy, więc na pewno jakieś szklarnie gdzieś tam będą musiały się pojawić. No i oczywiście mleczko, krowy, świnie na sprzedaż, bo to też fajna kasa. Także tutaj no cały czas próbuję, zobaczymy jak z miotkiem będzie, bo jak miotku będzie potrzeba więcej, no to też trzeba będzie tych uli dobudować, dostawić, żeby to wszystko zasuwało, nie? Dobra, tylko ja pojechałem, nie wiedzieć czemu, na biogaz. To już rozpęd? Dobra, ja pierdzielę, widzicie? Już tak zakręcony jestem z tym biogazem, tak podekscytowany, że biogaz, 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 że ja jęczmień na biogaz przywiozłem, zamiast do młyna. Dobra, ja to ogarnę inaczej. Tu mam nieuprawione jeszcze pole, więc ja to trochę, no, kółko zrobiłem, ale... No nie ten kierunek, nawigacja mi się zgubiła. To pole bym chciał też, tak jak teraz jest z tym rzepakiem. Ale ja bym na tym polu teraz zarobił.
To już tu by było z dwa takie zestawy rzepaku? Może nie, ale jeden, żeby był nawet, to to bym fajnie zarobił, a tak to słabo. No nic, trudno. Gospa na mnie czeka. Sąsiad już nie dba w ogóle, tylko czeka, żeby zburzyć to wszystko i na nowo zrobić. Widzicie, tam już mu uschły te plony, już nic z tego nie ma. Ta gospa podupadła. No i on tak mi złożył dobrą ofertę, żeby to kupić, ale widzicie, na razie mam inne inwestycje, a nikt nie chce tego kupić, więc poczekam jeszcze trochę. Może da lepszą cenę. No tam widzicie, no nawet zboża już nie kosi, nie? Już uschło wszystko w cholerę. A ja bym sobie tam ładnie zrobił gospę. Taką ładnie przebudowaną, z dużymi binami, żeby sporo plonów się umieściło. I żeby można było później właśnie na spokojnie wozić do wszystkich fabryk. Dobra, tu jeszcze dwa takie rządki ułożę. To będzie 60. A potem będę najwyżej leciał dalej wzdłuż płotu. Dobra. Wsypane następną. I tak wysyp, ile jeszcze do tego młyna wcisnę, nie tutaj, tylko tutaj. Łe! Mogę śmiało jeszcze jechać po jeden zestaw. Co my tu mamy? 189, więc myślę, że jeszcze jeden zestaw spokojnie bym wcisnął. Dobra. Na razie to gasimy, przyczepa się składa. Tu jest tak. Tu mamy gnojowice. Trzeba ją wywieźć, widzicie, no te świniaki coś tam produkują. Także nie jest tak źle z nimi. Zaraz sprzedam, będzie ich prawie 40 do sprzedania, więc tam około 40 tysięcy też za nie zarobię, a chciałbym też na przykład dużą chlewnię, a tu jej nie mogę wstawić, żeby sprzedawać na przykład po 60 albo więcej tych świn, nie? Dlatego mówię, tutaj zobaczymy. Tak samo krówek chcę więcej, żeby było więcej mleka, bo dwie mleczarnie są, serciki druga, także to też kolejne produkty. No, zależy mi na tym, żeby tą produkcję rozbujać, tylko muszę dbać o pola. Także stąd te siewy, no i zacząć teraz trochę inwestować w pola, żeby zaspokoić ten mój przemysł, który już działa. No a dodatkowo, co mi jeszcze zostało? Piekarnia? Mleczarnie dwie? Cukrownia? Cztery firmy? Chyba cztery firmy mi zostały. No kurniki. I jeszcze, żeby przerabiać na obornik słomę. Tak, to same kurniki to jest jeszcze 250 tysięcy. Żeby tam obornik brać i wywozić na biogaz. Ewentualnie obornik na gospie brać i rozrzucać pod, nie wiem, buraki, kukurydzę, coś takiego. Gdzie tam trzeba będzie uprawiać. No, to by nie było głupie, bo po kukurydzy rozrzucić na przykład obornik, przeorać to i wtedy dopiero jakiś zasiew. No, to są alternatywy takie na zaś, żeby tych prac było trochę. No już tych prac mam od cholery tak naprawdę. Tutaj jest co robić. Ale najbardziej to mi zależy na tym, żeby tej kasiory było. Można było tej kasiory zarobić. Ale to wymaga pól. No i trochę pracy, bo tam później z tamtej strony są takie pola mniejsze, którym trzeba więcej pracy poświęcić, głównie przy łączeniu, nie?
Dobra, zobaczmy, co tu jest. Obornika na razie nie potrzebuję. Ten został zablokowany. Co tu się odwaliło? Ty mi stąd wyjedziesz? Gdzie ty w ogóle jesteś? Bo ja już się tak naprawdę zgubiłem, stary. Tu jest. No tu jest moje pole i w tym jest problem. Tutaj z tym kawałkiem widzę wystąpił jakiś problem. Opuść to. Dobrze, jeszcze gdzieś jakiś omijaczek jest. Złóż ten siewnik, bo wydaje mi się, że tu już wszystko ogarnięte w miarę ładnie. Dobra, zobaczmy na mapę, jak to wygląda na mapie. Wymaga wałowania, ale jest zasiane ładnie. Dobra, to jedziemy na 72. Ciągnik na gospie MF. Dobra, zaraz MF tu przyjedzie z wałami. To trzeba robić 10 prac na raz. Rozłóż to. Dobra, to pole nie było brane pod uwagę. Teraz sprawdzę, czy na pewno, ale... Nie, nie było brane pod uwagę. Zostało zapomniane z tego, co widzę na liście. Czekajcie. Nie mam wpisanego pola 72, więc wpisuję je na rzepak. Dobra. I już. Tutaj trochę wycofać, podcofać, pokombinować. Jeszcze trochę. Przepchnij ten siewnik. Opuść, włącz, uruchom siewnik i zatrudnij pracownika. Niech on tutaj już robi. O, wylewa, wylewa. Nie ma gdzie wylewać. Stój. Bo tu chyba już jest pełno. Pompa tylko niepotrzebnie chodzi na obrotach. Tak, tu już jest pełno. 76 tysięcy litrów wchodzi, więc spoko. To wszystko działa. Rzepak prądzi. Młyn też. Dobra, to mogę na razie wyłączyć. Potrzebuję ten ciągnik. Jak widzicie, robota wrze pełną parą. Tu nie ma marnowania czasu, bo nie ma tego czasu. Na szybkości wały. Dobra, trzeba podjechać naprawić, tylko nie wiem, co bardziej jest zepsute, czy wały, czy ciągnik, ale nie mam wyjścia, nawet jak trzeba będzie kredyt wziąć, no to trzeba to naprawić, ale mam nadzieję, że mi wystarczy kasy na naprawę tego. Ociągnik to tragedia, obciążnik nie jest źle, wały w połowie. No trochę to kosztowało, ale teraz myślę, że to wszystko polata sobie fajnie. Wałowanko, no i będzie już do przodu kolejna robota, można jechać na następne pole. Także na razie na bieżące wydatki, naprawy, nie naprawy, na to jest. Liczę, że w zimie. Liczę, że w zimie uda się fajnie ogarnąć.
Dobra, wybaczcie chwilkę, ja teraz zrobię krótkie cięcie. Wybaczcie, kochani, małe cięcie musiało nastąpić, ponieważ wyszła taka potrzeba, bo potrzebowałem sobie coś ogarnąć, akurat trafiła się osoba, która mi pomogła tym, za co jestem wdzięczny. Także synek, dzięki wielkie, że pomogłeś mi ogarnąć tą rzecz, bo już byłem tak wkurzony, że potęga, ale dobra, udało się, fajnie. Także ja sobie tutaj puszczę MF-a z wałami. Niech już tutaj robi kolejną pracę. Tak wam powiem. Większych wałów od tych nie będę... Nie składaj. Nie będę kupował, bo wiem, że z nimi były problemy. A z tymi w miarę te ciągniki współpracują. Dobra. I pracownicy. A ja się zajmę czymś innym. A właśnie tym konkretnie się zajmę, że tutaj pracownik nie do końca to zrobił tak, jakbym chciał. Także tutaj lecimy po całości. Także będzie dzisiaj troszkę rzepaczanki. No bo tego rzepaczku troszkę będzie. Liczyłem, że uda się to dużo szybciej ogarnąć, ale jak sami widzicie, no niestety nie udało się. Także albo będę musiał poza odcinkiem trochę tego dosiać, bo na następny odcinek jeszcze czeka jęczmień. Także trochę tych siewów też chcę, żeby nie było, że tylko ledwo skończę, przepraszam, jedne żniwa, już padam w następne żniwa. No, tu chcę troszkę, żeby to też wyglądało po ludzku, a nie, że też te prace pożniwne są, więc ponieważ są siewniki uprawowe, a przynajmniej ten, no to chcę nim poszaleć. Gdybym miał drugi, to już by na polu tam 32 siał, albo na polu 64. Więc ja tutaj jakby muszę to ogarnąć sobie. Dobra, teraz coś poszło ewidentnie nie tak. Dobra. O, teraz lepiej. Dobra, próbuję jak to ja poodcinać te wszystkie zakamarki. Bo jak wiecie, że mnie to zawsze od tych skrajów wkurza, więc ja to robię w pierwszej kolejności. Bo jak to sobie obrobię, to wtedy mogę pełnym polem jechać już śmiało. Bo tu kamyczek, tu jakieś tam drzewko, tu jakiś krzoczek. I potem człowiek się wkurza, no w życiu inaczej troszkę to się robi, bo się sieje najpierw to, co daje, a potem, czyli po prostym, a potem się robi te wszystkie skrajniaki, poprzeczniaki i jak to zwał. A ja sobie po prostu tutaj, ponieważ to jest gra, chcę opierdzielić te wszystkie właśnie elementy komplikujące mi grę. I wtedy po całości nie tak. Nie wiem, że mi będziesz tak ciulowo ten GPS brał. Ale to nie, to nie, to nie. To ja nie chcę na tym polu GPS-a. Jak to ma być tak ciulowo, to ja nie chcę. O, teraz złapał. No i super. Super, że teraz złapał. Czyli jednak da się. Nie to, że się nie da, ale się da. No i dobrze, i sobie tutaj posiejemy na GPS-ie, tu akurat przesiejemy, dosiejemy, poprawimy, naprawimy i pójdzie to pole. Bardzo chętnie sobie tą kukurydzę kupił, jak wiecie, no ja tu też się zamierzam. Muszę coś zacząć myśleć o dokładaniu tych pól, bo no, te pola już się robią nudne, nie? Nie tylko wam, ale i mnie. Dobra, tu sobie objedziemy.
Nie mam dostępu do tego terenu. I co? Iś se zrobił. Iś se tak wykręcił, że iś se zaczepił obrzuskę. Dobra, lecimy. No i pięknie, widzicie, naprzeciwko pracownik jedzie z wałami, czyli już robota idzie do przodu. Oby jak najwięcej udało się zrobić. No tu nie będę też specjalnie przeciągał, bo już ten poprzedni kawałeczek był dość długi. Czyli tam było tego sporo. Ale najważniejsze, że biogaz poszedł, biogaz ruszył. To jest dla mnie najważniejsze. No po tych wałach trochę poprawienia będę miał. Mam nadzieję, że uda mi się zasiać rzepak. Nie wiem, przewinę, może zostawię troszkę jeszcze, jak przewinę czas, może zostawię jeszcze odrobinę siewów jęczmienia. Tak, żeby było tych siewów jeszcze troszkę na następny odcinek, bo to się niestety, ale nie da. Tak, żebyście też coś mieli i wtedy z siewów jęczmienia już zrobię. No co jest? Czemu on się nie opuścił? Wtedy z siewów jęczmienia zrobię od razu przewinięcie do słonecznika. Na to liczę. No tu trzeba będzie oczywiście zwałować to wszystko. Chyba, że zrobię takie dwa odcinki. Tylko nie wiem, czy by mi się to spodoba, ale dobra, no cóż. Najwyżej mniej będziecie oglądać ten odcinek i następny. Ale chciałbym, żeby tych prac pożniwnych trochę było. Sianokosy wejdą. No to jak to na chłopskiej ziemi, chłopskiej roli, to tak bywa właśnie. Że no niestety te prace są powtarzalne. Widz polega na tym, żeby tak zrobić, żeby zarobić, nie? Dobra, to przy sianiu sobie skorzystamy troszkę z GPS-u. Pójdzie szybciej. Dobra, choć z panem GPS-em się nie dogadywaliśmy, to jeszcze tam przy niektórych pracach właśnie współpracujemy ostatnio. Zasuwa z wałami. No i dobrze, zwałuję tam to pole, wjedzie na to. Ja już lecę na 64 zaraz. Także tutaj myślę, to pójdzie. Potem zostaje 32. Także rzepaczanki będzie trochę. Myślę, że na następny sezon akurat tak wyjdzie, że będzie tak fajnie, że będą dwa kombajny na jednym polu może. Zobaczymy, a jak nie, no to dwa kombajny będą kosić tą samą uprawę, nie? Także tutaj liczę na to, że tego rzepaku trochę będzie. No strasznie bym chciał już tą łąkę, ale obiecuję wam, że jak sprzedam na wiosnę, kupię łąkę. To by nie było, żadnego ciągnika, żadnego siewnika, ale kupię łąkę, wyli łąkę i może tą, nie wiem którą, chociaż ta 46 mi się podoba, tam prawie 400 tysięcy, ale ją bym chciał kupić, bo ona jest taki fajny przy jeziorku, klimacik ma, a to bym kupił tą łąkę już bardziej pod właśnie taki klimat pola. Więc tutaj tą stronę pójdę, że spróbuję sobie nazbierać na to pole 46 właśnie, żeby tam wjechać jako łąkę, albo to 50 coś. Chociaż to 50 coś to już tak mam takie podejrzenia, że będę zmieniał pola i tutaj chcę trochę poszaleć. Ale to dajcie mi jeszcze ten jeden sezon i myślę, że już zacznę z tymi łąkami troszeczkę lepiej to wszystko gospodarzyć, bo jak na razie to no jest jak jest, nie zawsze się udaje. Aha, tutaj
Muszę pamiętać, że na tą chwilę złóż. O, tak. Rozłóż. Wycofaj. I lecimy, bo tu kameczki są. No, to, że włączyłem, no to git, nie? Teraz jeszcze mógłbym opuścić. No bo tu też bym chciał ten teren trochę powiększyć. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo tak myślę, mam taką opcję, że można byłoby tu zrobić mega fajne pole. A czy tak się uda? Zobaczymy. No i zaraz będzie zasiane i możemy lecieć na następne. I pięknie, jak nie korzystam z GPS-u, tak teraz mi się udało pięknie GPS-em ogarnąć. No, jestem mega zadowolony. Dobra, teraz już mogę GPS-a wyłączyć, bo do tego nie potrzebuję GPS-u. No i dobra, VBX złożymy. Nawozu by się trochę przydało, ale to myślę, że jeszcze jedno pole ogarnę. Czy już lecę na szybkości na pole 64. No, zostanie mi tylko duże pole do zasiania. I to, żebym dookoła objechał, to już później jakoś to pójdzie, myślę. Dobra. No i lecimy. Opryjemy sobie tutaj dookoła. Co, ja chcę tylko jedną rzecz sprawdzić. $39,000. Dobra, będę myślał. Naprawdę intensywnie będę myślał i wydaje mi się, że uda mi się. Tylko oczywiście muszę zarobić kasiorę. Jeżeli zarobię kasiorę, to wydaje mi się, że spróbuję, ale to spróbuję pewne rzeczy zrobić. Nic wam nie obiecuję, bo jak wiecie, u mnie to jest kalejdoskop zdarzeń i co chwilę w głowie mi się zmienia koncepcja, co bym chciał zrobić. Więc tutaj spróbuję to ogarnąć trochę. O, tu widzicie, jeszcze jest poprzednio dane ciała, bo niedosiane było. Mam nadzieję, że teraz wszystko sobie ładnie dosieje. Wzię paczanka po całości i nie ma tytankio. O, tu jeszcze gdzieś trochę słomy zostało, ale to nie problem. Także tutaj naprawdę chciałbym, żeby troszkę tych pól doszło, bo sporą produkcję już mam. Jeszcze chciałbym uruchomić jeszcze większą produkcję. Jak wiecie, bo cały czas wspominam piekarnia,
cukrownia, no to tego jest sporo, a jeszcze duże krówki, no to tu już całkiem, bo nie wiem, czy to będzie jedna oborka, czy dwie. Także no, sporo chciałbym zrobić, a potrzebuję pól teraz. Dlatego muszę to zacząć troszkę te pola, które mam, zmieniać. Te pierwsze pola, żeby one troszkę mi sprawiły więcej frajdy. Ale to spoko. Myślę, że uda się to ogarnąć i te pola powiększyć. No tylko trzeba będzie oczywiście poświęcić czas i dokupić tych terenów troszeczkę. Ale to liczę, już w następnym sezonie pójdę w pola, bo już sprzętów troszkę nakupowałem. Także teraz nie muszę tak bardzo namiętnie iść w sprzęty poza siewnikiem. A, ja zapominam cały czas, ja jeszcze będę potrzebował header do słonecznika. Ale tutaj myślę, że kupię uniwersalny. Dobra, czekajcie, jak ja stoję z kasiorą. Ups. Dobra, stój chwilę. Stój, panie dzieju, stój. To nie tak. Wejdźmy w moje kombajny. Nie sprzedaj. Kombinacje. O, właśnie, ten header. Capello 6 metrów. Capello 6 metrów. Koloru nie mogę zmienić. Już mi się to nie podoba. Czy lepiej ten kupić do słonecznika? Tylko, bo na razie słonecznik też będzie tam więcej podsiewanej, bo będzie poszło na olej. 32 tysiące, 6 metrów. Chyba kupię ten do słonecznika, bo jest tańszy. A kukurydzy na ziarko nie będzie na razie. Ewentualnie jak będzie, no to będzie tylko na kiszonkę. No dobra, to sobie taki headerek kupię, ale to jak dojdzie do żniw słonecznika, także to na razie jeszcze daleko. No tego czasu jeszcze spore się wyczekają. No jak widzicie, no nie tylko rzepak, zaraz będzie jeszcze jęczmień, który na młynie dość fajnie jest przerabiany. I mam nadzieję, że uda się fajnie na tej mące zarobić, tak? No, na razie nie robię, nie mam piekarni i tu się wstrzymam jeszcze z zakupami teraz, bo jest młyn, jest olejarnia, jest biogaz i tutaj myślę, że sporo pracy mnie czeka, żeby te produkcje zaspokoić, więc no, a jeszcze mówię, chcę łąkę, żeby zacząć coś mieszać tym krówkom, które mam tutaj już temer. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jestem ciekaw, czy mi się uda z kabiny ogarnąć GPS, bo jeszcze tak się z nim nie, a myślę, że tak się nie uda przejechać trochę dalej.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. No tak się jeszcze nie bawiłem z kabiny GPS-em. Także zobaczymy, co tam trzeba będzie poprawić. O, tu mi pokazuje, że zygzakami jeżdżę, ale dobrze mnie zna. No popatrzcie, ten GPS to jest fenomenalny. On mi pokazuje, że ja zygzakami jeżdżę, ale to było chwilę temu, nie? Jak to tam wygląda? Złapało tam? Trochę tam nie doszacowało pewnych rzeczy. Zaraz zobaczymy. Trzeba będzie poprawić, na pewno trzeba będzie poprawić. To nie jest takie super idealne, ale najważniejsze, żeby robota szła do przodu. Dobra, jeszcze chwilkę posieję i trzeba zmienić plany, także zostanie mi już, a bo dobra, dokończę to pole, dostanie mi wtedy to jedno duże, mam nadzieję, że uda mi się poza odcinkiem je ogarnąć. Także tutaj będzie już widać, o właśnie, wiedziałem, że tu jakiś omijak zostanie. Weź to zgarnij. Dobra, a myślę, to pole zasieję i zakończymy odcineczek, ale już będą trzy pola rzepaczanki zasiane, tam coś powałował, ja sobie powałuję, dosieję, rzepak skończę i wtedy zaczniemy na następny miesiąc już jęczmień. Zobaczymy, jak to wyjdzie i co będzie z słonecznikiem. Także liczę, że uda się słonecznik też ładnie wyłapać. Trzeba będzie robić poprawki, bo niestety GPS tak nie wyłapuje. Musiałbym się cofać, ustawiać, kombinować. Ale to przez te drzewka, no ale nie chcę ich wszystkich wycinać, no jakby to wyglądało, jak ja wszystkie drzewa wyciął, no. Nie, nie, tak to nie będzie. No i teraz spróbuję na pewno w tym tygodniu, zobaczymy, jak będzie później. Chcę zrobić małą zagrywkę z odcinkami, żebyście mi tu nie mieli za złe, bo chcę zrobić dwa odcinki farminga w tygodniu. No ja, one i tak są długie, a w międzyczasie chcę coś wam dać innego w zamian. Nie tylko farminga, więc tutaj zobaczymy, na ile to wam się spodoba. Czy będzie to zmieniane, czy nie będzie. Na razie szykuję sobie takie 2-3 tygodnie, może mi się uda, albo miesiąc, dać wam takiego już gotowca. Zobaczę, jak to będzie odbierane. Czy będziecie to oglądać, będziecie mieli na to czas. Jeżeli nie, no to wtedy wrócimy do tego systemu starego. Na razie jest pewien plan z mojej strony, żeby troszkę pewne rzeczy zmienić, ale czy to się uda, zobaczymy. Bo chciałbym farminga zrobić troszeczkę inaczej, żeby on był te, a jeszcze bym opuścił ten siewnik, żeby on był te dwa razy w tygodniu, bo jest i tak sporo, no dość długie te odcinki są, nie? Ale chciałbym też inne gry wam dać, a więc mam nadzieję, że też wam się spodobają, że nie tylko farming, ale mówię, do porównania wam daję dwie gry jeszcze, no i jeszcze jedną, a do czego porównać tą jeszcze jedną grę, która się pojawi, to liczę, że napiszecie w komentarzach. No to tak, dla tych, co w temacie, nie? Do czego porównać tą jedną grę, która lada moment się pojawi, a była ostatnio w premierach. Dobra, ja se tu muszę troszkę cufnąć, żeby nie zaczepić tego drzewka.
No ten GPS to takie, wiecie, trochę ułatwienie, ale też nie do końca, bo no poprawki się zdarzają, poprawiać muszę, więc na razie to tak będziemy się bawić, bo bawić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I zależy na tym, żeby to pole zasiać, żebym miał je już z głowy, tak? No i to jest właśnie też GPS momentami, nie? Ja mu jedno, on mi drugie. Tu trzeba będzie poprawić. Z tym GPS. Ja bym lepiej sam zasiął. Przydatne urządzenie, naprawdę przydatne, ale na takich jak jakaś amerykańska seria, proste, długie pola. O tak, tam to by się sprawdził. Ale tu na tych wszystkich zakątkach to... Nie do końca on się sprawdza tak jak powinien, ale... Tu trzeba będzie poprawić, tam trzeba będzie poprawić. A w cholerę, z takim GPS-em, po którym trzeba poprawiać. No ale dobrze, już i ta robota idzie. No, siewnik jest 9 metrów, więc nie ma to tamto, nie? Myślę, bez GPS to się uda. Ten kawałeczek dosiać. No i tamten kawałek, co jest za cypelkiem i będzie git. Trzeba będzie za moment uzupełnić siewnik. Ale to zostaje mi jeszcze, z tego co widzę, chyba tylko jedno pole do zasiania. Bo to jest już trzecie pole, bo jedno nie było planowane w ogóle. Dobra, tu sobie zrobię jeszcze jeden poprzeczniak, będzie mi łatwiej zawracać. No i super. Dobra, i tutaj sobie spróbujemy znowu na GPS-ie, tak hyc, myc, wiecie, ciach, pach i fuch, na tej zasadzie, żeby to szybko przeskoczyć, ogarnąć i ciup na inne pole. Jeszcze zajrzymy na koniec bioga, zwierzęta, wszystko, ale myślę, że tam wszystko już gra, już zostało to połapane. Tutaj mówię i tak, powiem wam, że jestem zdziwiony, że tak dość w miarę udało mi się to ogarnąć.
No, jeszcze tutaj kilka przejazdów i liczę, że będzie skończone i zakończone. Bo to nie jest duże pole, dopiero mówię, mam w planach je jakoś tam pomału rozbudowywać, czy tam poszerzać. Ale na ile to wyjdzie w praniu. Tak to wygląda. Dobra, pojedziemy tym, nie tą ścieżką, tą ścieżką. Tak, trochę nierówno, bo to nie było przecinane od GPS-u, więc zaczniemy sobie tak i liczę na to, że uda się ogarnąć. Tam pojadę na pole 32, myślę, że przyjedzie tam MF z nasionami, z nawozem, douzupełniamy się i no jeszcze takie drobne poprawki, to mnie najbardziej wkurza. Tu gdzieś zaczepiło, tam gdzieś podczepiło i komara za jajco chyciło, no po prostu. No i co teraz złapię? Nie był bez żadnych omijaków. O, 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 poszedł jak głupi, jak dzik kukurydza, nie? No ale tu trzeba śpiąć. No i tak tą kropkę tam zostawił, no ja pierpandzole. Mnie to wkurza, coś takiego, ale dobra. Ja nie chcę takich kropek, to ma być piękne, spójne, ładnie wyglądać. Dobra, wyłącz GPS, tą kropkę mi popraw. Dobra, składamy, gasimy, przejrzymy, co tu jeszcze jest ewentualnie. Dobra, ten gotowy. Dobra, już więcej nie wylejesz. O, ten z wała mi zakończył, więc zaraz to będziemy poprawiać. Obornika coś więcej wysypiemy. Coś tam wysypał, dobra. I teraz tak, zwierzątka, kurki, 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 jaja 0 sztuk. A czemu jaja 0 sztuk? A, bo to safe czytany, dobra. Świnki coś tu ogarniają, gnojowicy 20 parę, tu jest 30, więc spoko, coś na tym zarabiam, zaraz wskoczą mi te świnki tu na pełnej. Mąka pięknie, ładnie się robi, gnojówka
No widzę, kategoriami mi się zamieniło. Gnojówka, obornik, wszystko się przerabia, olej rzepaczany się robił. Także takim oto sposobem zapisujemy. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Pamiętajcie, łapka w górę, subik, komentarze oczywiście są dla Was. Wszystkie plusy, minusy biorę na siebie. Oczywiście no nie ma ludzi idealnych, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki, kolejne produkcje i tak jak mówiłem, teraz mały teścik, farming 2 razy w tygodniu. Zobaczymy, jak reszta produkcji Wam się spodoba. Trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Cześć!